Życie na lekko, o tym jak radośnie być sobą. Piotr Bielski, wydawnictwo Sensus. Szept galaktyk. Zastanawiasz się, czemu się spotkaliśmy? Ja też się nad tym głowiłem, aż usłyszałem cichy szept. Zanim przyszła pierwsza podpowiedź. Jestem emisariuszem, wysłanym tutaj skądś. Jak mnie zapytasz skąd, nie podam ci nazwy. Nie żebym miał jakieś sekrety przed tobą, po prostu nazwa mi gdzieś wyparowała. Mógłbym nadawać tej krainie tym, skąd mnie tu przysłano jakieś nazwy, ale to byłoby już tworzenie baśni. Nie żeby w snuciu baśni było coś złego, ale już tyle niestworzonych historii na tej planecie napisano. Więc nie wiem skąd przyszedłem, ale wiem, że nie jestem stąd. Tutaj jestem tylko gościem. Na jakiś czas. Powiesz może, że na chwilę. Ufam, że na kosmiczną chwilę, a nie taką ludzką. Spytasz mnie, co pamiętam z mojej krainy. Z pierwszych lat tu na Ziemi pamiętam niewiele więcej niż to, co ku mojemu zawstydzeniu opowiadała potem moja mama. A stamtąd pamiętam jeszcze mniej, bo gdzie ta kosmiczna mama, która by mi to wszystko poukładała? Miałam tylko przebłyski, a niemal z każdym z nich pojawia się wątpliwość, czy to wizja z tej właściwej krainy, czy jakiejś innej mijanej gdzieś po drodze. Ale jednego jestem pewien. Miłość nie była tam reglamentowana, zarezerwowana dla swoich, chroniona przed obcymi, wpisana do kalendarza na jutrzejszy dzień. Ona po prostu była. Wszyscy oddychaliśmy miłością, kąpaliśmy się w niej. Zawsze byłem trochę inny. W końcu uwierzyłem, że coś jest ze mną nie tak. Że mam coś zrobić, by stać się wreszcie normalny. Tak jak wszyscy. No, prawie wszyscy. Próbowałem. Nie szło. Ale próbowałem dalej. Jeszcze bardziej nie szło. Aż zmęczony bezskutecznymi próbami i oporem życiowej materii stwierdziłem, że wrzucam na luz. Będę kosmitą wśród ludzi i kropka. Będą mnie cenić lub nie. Najważniejsze w tym wszystkim, żebym sam siebie cenił. Oczywiście nauczę się ich języków, uwielbiam je wszystkie, gdy trzeba, założę marynarkę. Ale nie tak na co dzień, ok? Jeśli już, to koniecznie kolorową, zieloną, może pomarańczową, ewentualnie delikatny fiolet. Czy coś chcę od ludzi? Przez lata chciałem niewiele. A może właśnie za wiele? O tyle by pomogli mi jakoś tak jak oni po ludzku wiązać koniec z końcem, dali jeść i pić, czasem przytulili, pokazali choć drobny kawałek pięknego świata, na którym żyją i o który nie umieją należycie zadbać. Teraz i z tym wrzucam na luz, bo wiem, że mogę już teraz poczuć się tak, jakbym te końce na dobre powiązał, jakbym był już syty, jakbym był już przytulony, a nawet dopieszczony, jakbym widział cały świat, choć ostatnio rzadko opuszczam swój las. Spotkałem na tej dziwnej planecie miłość. Powołałem do życia dwie małe kosmitki. A może dwie ziemianki? A może tak 50-50? Pewnie dziewczyny w przyszłości się jakoś określą. Albo będą dalej żyć szczęśliwie, tak zupełnie nieokreślone, mając w oczach całe galaktyki, jednocześnie codziennie robiąc całkiem ziemskie kupy i pisząc po ziemsku swoje nieziemskie historie. Jednego się bałem. I wiem, że zdziwisz się, moja kochana, zaskoczę cię, mój kochany. Bałem się jak diabli spełnienia. Bo od dziecka widziałem wokół ludzi niespełnionych. I jakoś tak mi się w główce ułożyło jeszcze za czasów przedszkolnych, kiedy to w krzakach chowałem się przed srogim Panem Bogiem, że na tej planecie po prostu trzeba być niespełnionym. Życie to stan ciągłego niespełnienia i nasycenia, braku, negacji tego, co jest, lekceważenia tego, co się już ma, stawiania sobie celów, naprzód, dalej, szybciej, więcej. I tak mi się wydawało, że jak za bułam jestem spełniony, to klamka zapadnie, jak w Faustie. Pełnia to przecież pustka. Chciałbym dalej po prostu być z tobą, być z wami, być w pięknym świecie i nie tylko tak kosmicznie, tak poetycko, tak jak jakaś uduchowiona abstrakcja, ale też tak prozaicznie, tak czule, tak po ludzku. Dlatego tak szczaiłem się z tą deklaracją. Albo szukałem czegoś, by udowodnić sobie i tobie, że jednak jest coś jeszcze nie tak, że mam tu za czym gonić. Więc może czas przestać się bać i porzucić dziecinne przesądy. A może można być tutaj spełnionym, nawet pojawiającym się czasem, jak noc po dniu smutku szczęśliwym. No to co? Spróbujemy?